są takie dni, gdy duże emocje budzą z pozoru zwykłe śmieci, a konkretnie opłaty za ich wywóz, zwłaszcza gdy okazuje się, że zaraz pójdą w górę. U nas udało się tego w tym roku uniknąć, no ale w przyszłym roku już nie bylibyśmy w stanie sfinansować tej gospodarki odpadami przy pomocy dotychczasowych stawek. Taką decyzję podjęto w poniedziałek na posiedzeniu Międzygminnego Związku GOAP. Ceny skoczą niemal dwukrotnie i to praktycznie dla wszystkich. Mieszkańcy bloków czy kamienic, czyli zabudowy wielorodzinnej, zapłacą już nie 14, tylko 25 zł od osoby. Ci, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i dotąd płacili po 16 zł, teraz zapłacą już 28. Niby niedużo, ale w przypadku kilkuosobowej rodziny to już ponad 100 zł na miesiąc. Poszukiwaliśmy takiego rozwiązania, żeby ona była najmniej uciążliwa na mapie Polski. Warszawa dwukrotnie większa, opłata gminy Ościenne też już mają trójkę z przodu i zbliżają się do 40 zł. Urzędnicy podkreślają więc, że inni mają jeszcze gorzej i tłumaczą podwyżki wyższymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów. Te wzrosły ponad dwukrotnie. Poza tym śmieci wyrzucamy coraz więcej i to nie tylko tych zmieszanych. W odpadach z grupy selektywnie zbieranych też notujemy wzrost, no, także w odpadach wielkogabarytowych czy problemowych, szeroko rozumianych. Po prostu najłatwiej jest podnieść ceny i tak to niestety funkcjonuje. Nie? Miejscy radni opozycji podchodzą do sprawy z dużo mniejszą wyrozumiałością. Ich zdaniem nadal sporo do życzenia pozostawia szczelność, czy raczej nieszczelność systemu pobierania opłat, przez co związkowi uciekają duże pieniądze. To przy najniższych cenach, jakie mieliśmy, to było przez kilka lat 40 milionów do tyłu. Teraz myślę, że to są większe kwoty. Radny Michał Grześ przypuszcza, że teraz, po podwyżkach opłat, jeszcze więcej mieszkańców będzie próbowało ich uniknąć. Na przykład zaniżając liczbę osób w lokalu, czy wręcz wywożąc śmieci na własną rękę. Na dzikie wysypiska. Kto nie płacił, to nie płaci, a ten, kto uczciwie płaci, będzie płacił więcej. Spodziewamy się, że podwyżka może u części z mieszkańców spowodować jakieś perturbacje w zakresie opłat. Władze miasta liczą mimo wszystko, że teraz ceny się ustabilizują, dzięki czemu kolejnych podwyżek prędko nie będzie. Deklaracja już dzisiaj publiczna, że te opłaty za rok spadną, pewnie byłaby na wyrost, ale zakładam, że na pewno nie napotkamy kolejnych podwyżek w tym zakresie. Zapowiedziane teraz podwyżki są już przesądzone. Mają wejść w życie od 1 stycznia. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.